Zaczęło się na moim osiedlu, kiedy spotkałem różnych ludzi, którzy byli zainteresowani tą historią i poznawaliśmy ją wspólnie. Myślę tutaj o synu profesora Stanielewicza i razem wzrastając przy tak zacnej osobie, to się udzielało po prostu. My tą historią żyliśmy i pierwsze rekonstrukcje historyczne zorganizowaliśmy na naszym osiedlu, uwaga, w 1984 roku. Mieliśmy wtedy po 14 lat, przebraliśmy się za powstańców warszawskich. Generalnie ta historia jest z nami od zawsze. Wydaje mi się, że tylko indywidualne doświadczenie jest tutaj panaceum na poznawanie historii przez młodych ludzi. I jeżeli ich nie zarazimy, ci ludzie nie dotkną tej historii za sprawą mistrzów, czy starszych kolegów, czy ludzi, którzy tę historię odbierają już na co dzień, to bez tego jest to niemożliwe. I dlatego przez indywidualny przykład, przez jakby dotknięcie i zapraszanie, wciąganie, tak jak dzisiejszy wykład tutaj w Muzeum Narodowym, myślę, że parę osób skorzysta i będzie podróżować wraz z nami przez historię. Dobrze, że są muzea właśnie, bo muzea są takim gwarantem, że ta historia będzie wolna od interpretacji politycznych chociażby, bo kto ma muzeum, ten ma władzę nad historią również i ważne jest to, żeby muzea posiadały mądrych liderów, mistrzów, którzy nimi zarządzają i żeby jasno postawili granice, gdzie politykom nie można wejść, gdzie to oni są na swoim terenie gospodarzami i dbają o właściwy przekaz historyczny. Nie da się zbawić całego świata, zainteresować historią. Trzeba indywidualnych spotkań. Te spotkania nas kształtują. Jak spotkamy na swojej drodze ludzi mądrych, zaangażowanych, twórczych, czy w ogóle chętnych do poznania innych ludzi, no to wtedy można i zainteresować historią i turystyką. I taki jest cel dzisiejszego spotkania.